Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku dwie kolekcje. Mamy Ekstra Klasę, tą drugą serię i kolekcję Superstars 2023-2024. Otworzymy sobie pięć saszetek z Ekstra Klasy i sześć Superstarsów. Jeżeli chodzi o Estra Klasę, to jak wiecie, w Empiku są możliwe do kupienia właśnie saszetki z Hobby Boxa, Blaster Boxa i Retail Boxa. Jest też wiadome, że można tam wyczuć i wymacać saszetki grubsze, w których są do trafienia karty z kawałkami koszulek czy jakiś tam koszulek z autografami. Także ja tutaj no niestety nie mam takich, bo jak byłem w Mpiku, to wszystko było już przebrane, zostały tylko te cieniutkie saszetki, ale tam jest możliwość trafienia autografu. No bo dużo osób właśnie robi tak, że tylko te pewne grube saszetki zabiera, natomiast te cienkie zostają, więc zobaczymy, czy uda się tam trafić jakiś fajny autografik, a tutaj kolekcja superstars też, jeżeli saszetki są tam gdzieś grubsze, czy coś to można trafić więcej kart, więc zobaczymy w której kolekcji co fajnego wpadnie. Zaczniemy może tutaj z Ekstra klasą. będziemy sobie rozcinać. saszetki i wysuwać karty. Pierwsza sztuka i mamy Petra Szwarca e, ze Śląska. Następnie Erik Janża. Górnik Zabrze. Tomasz Foszmańczyk Ruchorzów. Ruch Puszcza Bartłomiej Poczobut. Filip Dagerstal, Lech. Blasz Kramer, Legia. Michał Koj Spuszczy, To jest limit 1 na 150. I co tutaj ciekawego jest? Wow! Mamy autograf, moi kochani! Tak jak mówiłem. Iliasz Kurin, Goal Explosion. 13 na 25. Ludzie zostawiają saszetki cienkie w których można trafić autograf i od razu mamy tutaj hit trafiony autograf Ilii Szkurina ze Stali Mielec i do tego do 25 limicik wow, trzynastka czyli jest pierwsza super karta od razu w pierwszej saszetce lecimy z drugą sztuką Co będzie tutaj? Andreas Skowgard z Krakowi, następnie Paweł Baranowski Ruchorzów, Jakub Paszkowski Warta, dany Korona Kielce. Piast, Tomasz Mokwa. Legia, Gildias. I tutaj mamy kartę Defense Fortress Rafał Janicki z Górnika i Michał Nalepa 1 na 50 z Zagłębia. Czyli chyba ta karta będzie tutaj najlepsza z tej saszetki. Trzecia saszetka. Jakub Konstantyn, korona kielce. Lech Alan Czerwiński, Stal Igor Strzałek, Raków Patryk Malamis, Warta Konrad Matuszewski, Zagłębie Arkadiusz Woźniak. No i mamy tutaj kolejną kartę: Goal Explosion tym razem z radą jaka Rafał Wolski i ostatnia karta to Michał Amejaw 1 na 50 z Piasta czwarta saszetka Dino Hotic, Lech, Jagielonia, Mateusz Skrzypczak, Duszan Stoinowicz, Jagielonia, Puszcza, Jakub Bartosz, Raków, Milan Rundicz, Lech, Adriel Balua, No i coś tam znowu będzie. 1 na 150 miłość Szczeboński z korony. I no proszę, wow, mamy limicik 46 na 60, Szymon Czysz z górnika. Taka karteczka z limitem. Okej, okay, moi kochani, to mamy przedostatnią saszetkę, i teraz ostatnia. co będzie w ostatniej saszetce. Adrian Kapralik, e, Górnik, Raków, John Jeboa, Jagiellonia, Jose Naranjo, Widzew, Julian Szeszu, Jagiellonia, Christopher Hansen, Legia, Blasz Kramer, Bert Esseling ze Stali i mamy tutaj coś moi kochani jeszcze coś konkretnego będzie jaki tutaj jest klub Górnik Górnik Zabrze moi kochani będzie to czy będzie to Lukas Podolski tak jest moi kochani Lukas Podolski autograf nie no nie wierzę 39 na 89 Lukas Podolski, moi kochani, tak jest. Zostawiajcie te saszetki cienkie, bierzcie tylko te grube i wtedy takie trafy można zdobyć. Wow, coś pięknego pięć saszetek cienkich i mamy dwa autografy, w tym autograf z Lukasem Podolskim. No chyba jedna z najbardziej wartościowych kart w tej kolekcji. Lukas Podolski wow Także mamy to Dwa autografy A teraz lecimy moi kochani z saszetkami Superstars Co będzie tutaj Javier Zanetti z Interu żółty Wow, nie ma, no nie no, nie wierzę, Destiny Cristiano Ronaldo znowu się trafił, wow, 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 co tutaj się dzisiaj dzieje, to jest niemożliwe, Destiny Cristiano Ronaldo, po raz drugi go trafiłem, już kiedyś wpadł, na początku jak otwierałem saszetki i ponownie jest Cristiano Ronaldo, co dalej, No Limits, Aleksander Isak. Match winner Traore z Milanu, Rodri Manchester City żółty, Aubameyang również i Gloke z Salzburga. Pięknie, mamy szetek jeszcze. Czy będzie jeszcze jakiś hit? Leo Sauer z Nordu, coś tu jest odwróconego. Byno e Gitens z Borussi Dortmund limit. 48 na 99 czyli kolejna fajna karta no i jest Jude Bellingham Final Boss swoje zrobił dzięki niemu Anglia awansowała do finału, moi kochani piękna przewrotka i brameczka w meczu ze Słowacją co dalej Showpisy z Rafael Leao z Milanu Varela Porto garnaczo Manchester United i Kim Bayern. Świetny dzień moi kochani dzisiaj. Co za trafy i znowu coś będzie fajnego. Gabriel Jesus Arsenal Arsenal i Erling Haaland mamy koronę z Erlingiem Haalandem. Do tego Marco Show pieces Zalewski żółty. Kokciu również Konate i Miramon. Marco Asensio Miramon No Limits, Match Winner Thomas Miller, Castellanos żółty, Traoré z Milanu czerwony. Czerwony, to znaczy zielony, oczywiście, koszulki są czerwone. Tutaj Chukwueze żółty, też Milan. Gabriel Jesus i Leroy Zane Co tutaj? Eustachio Sporto I mamy znowu limicik Xaver Schlager z Lipska 164 na 199 Do tego Bruno Fernandez Show Pises, Zauer Feyenoord Nene Salzburg Bruno Gajmaresz, Newcastle, Brunner, Borussia i Merino, Real Sociedad. Ostatnia saszetka. Czy będzie jeszcze coś? Giovanni Di Lorenzo Napoli, final boss Antoine Griezmann. Do tego match winner Bukayo z Arsenalu, Traoré z Milanu. Luis Dias Żółty, Pedri Barcelona i Bruno Fernandes. Tak więc moi kochani, dajcie znać, który, w której kolekcji wpadły lepsze karty. Czy będzie to Ekstra Klasa i dwa autografy: Szkurin i Podolski, plus tutaj jakieś limitiki czy może będzie to kolekcja Superstars, gdzie wpadł Destiny Cristiano Ronaldo. Tutaj mamy Koronę z Halandem, też kilka limitów. Jeden, drugi karty Final Boss, więc sam jestem ciekaw jak ocenicie dzisiejszy unboxing, która kolekcja Waszym zdaniem lepsza to tyle moi kochani, jestem mega zadowolony, także tak jak mówię, jeżeli cienkie saszetki zostają, to jest możliwość trafienia autografu i dzisiaj taki Podolski wpada do kolekcji mojej także moi kochani, ja się żegnam, dziękuję za oglądanie odcinka pozdrawiam i do zobaczyska cześć Wam